już podjęty uchwałą Rady Powiatu, ponieważ ten jest już nieformalny, on ma charakter dla nas Zarządu Powiatu, Rady również Powiatowej, charakter praktycznie informacyjny, natomiast proces jest prawem miejscowym, to jest wieloletnia prognoza finansowa i tam jest ujęte na dzień dzisiejszy, ponieważ ta prognoza oczywiście ulega zmianom, jest do końca marca obowiązek przyjmowania zmian do tej wieloletniej prognozy finansowej. Ten jest ujęty już jedno zadanie, czyli 17,84 wchodzi do Mińska. I to w roku 2014 rozpoczęcie tej inwestycji na odcinku od ulicy Kałat wchodziły, czyli odchodziły od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Kamieni Most. Ale to jest przypomnienie Państwa, też proszę prowadzi do Państwa godziny. Jeszcze jedna informacja. To oczywiście niezależnie od wieloletnich prognoz finansowych, przy konstrukcji budżetu nie ma przeszkód, żeby zmienić jednoroczne, ponieważ zadania jednoroczne, to są zadania duże, one wykraczają poza rok budżetowy i poszczególne etapy się realizują. Natomiast jest jeszcze jedna, myślę, że interesująca dla Państwa informacja, bezpośrednio związana z drogą publiczną, związana z komunikacją. To jest podjęcie przez Polska trudu uzyskania środków unijnych na budowę ścieżki pieszo-rowerowej po szlaku dawnej korytki wąskotorowej. W tej chwili ten wniosek jest w fazie przygotowywania. Na razie jeszcze w tym uroczu przedmiotu aplikacji do nowego funduszu środowiska gospodarki wodnej. Zgodnie bezpośrednio do Komisji Europejskiej szacuje się wydajek na poziomie 26 milionów złotych. Okres realizacji 32-36 miesięcy. Myślę, że jak będzie to w fazie już bardziej konkretne, czyli po prostu, że środki będą przyznane, to myślę, że pan starosta z burmistrzami, wójtami, na terenie których ten szlak będzie realizowany, będzie chyba już nawet nie wiem, czy w kontekście jakichś tam udziałów ekonomicznych, finansowych, ale także w kontekście takim, żeby gmina pomogła utrzymaniu tego budynku, która wcześniej wyliczyła odpadki, że ten projekt się zmieniający cykluje się nic z tym kodem własnym, bo tylko 50% dobry, pozostałe 90% to środki zewnętrzne, krajowe i gminne. Ale później infrastruktura trzeba rozwijać. No i myślę, że Państwa bardziej interesują drogi. Ja jestem świadomy tego, że to, co powiedziałem, jest pewien rozdźwięk z Państwa szacunkiem. Proszę pamiętać, że dróg w ogóle powiatowych na terenie powiatu Starkarskiego jest 650 km. Te drogi zostały podzielone na dwa takie układy, układ podstawowy. To są te, które mają znaczenie najbardziej istotne z punktu widzenia komunikacji drogowej i powiatowej. To są takie, które łączą siedzibę gminy między sobą a siedzibę gminy z siedzibą powiatu. W Państwa przypadku, czyli w przypadku gminy Mińska jest to droga 1754Z oraz druga droga, to jest na odcinku naszej drogi powiatowej Kuciłek do Szanów i do Mińska, czyli ta droga przez Linówkę pozostała. Są to drogi, które wypełniają. Standard utrzymania jednych i drugich dróg nie będzie się różnił, się różni. To wynika z tego, że minister Fiala
świadomy tego, jaki jest stan tej drogi. Rzeczywiście wczoraj były dwa peczery i dokonały naprawy remontów cząstkowych tej nawierzchni. To jest oczywiście niezadowalające, zarazem dla Państwa, jak i dla zarządcy drogi. Ale no, muszę to rozumieć i zrobić. Dlatego te drogi, które nie są w układzie podstawowym, są drogami, które będą na pewno, nie jest tak, że my je gdzieś odkładamy i zapominamy, będą przedmiotem napraw, ale no, nie stać nas będzie na zabieg w postaci przebudowy. Owszem, jest pewien wariant, ale tutaj no, to co realizujemy z innymi gminami w większej skali niż wszystkim Mińsko, gminą Dolica. Jest układ taki, że realizujemy na przykład utrwalenie powierzchniowe na odcinku 4 km, gdzie 50% wkład jest gminy Dolica. Stan techniczny, jeżeli chodzi o tą drogę na ścianie, jest taki, że tak de facto to musi wspomnieć, jak Państwo oczywiście zauważyli, to jest poprawić, ale to jest oczywiście efekt ziarna w końcu marki, tak? Czyli jest to efekt zupełnie miejscowy tylko. Nawet nie wiem, czy tutaj wychodzi, że utrwalenie powierzchniowe trzeba byłoby temu się przyjrzeć, ponieważ zabieg utrwalenia powierzchniowego, jak Państwo może widzieliście, jest to zabieg polegający na doszczelnieniu nawierzchni przy pomocy emulsji z grysem albo bez grysu, bo takie są technologie, ale tak de facto nie poprawia ani profilu, ani nie wyrównuje wymowności, jakichś tam szum i tego typu rzeczy. Państwa radny chciałby sprawie zabrać głos. Proszę bardzo pana burmistrza. Panie dyrektorze, gdyby pan był uprzejmy powiedzieć, kiedy zamierzamy kontynuować tę budowę chodnika w Linówku? No myślę, że jak zakupimy materiał, to nie jest długi proces, także w czerwcu już będzie gmina mogła tą realizację rozpocząć. To nie jest duży zakres, 250 do 600 metrów bieżących. W czerwcu, najpóźniej początku lipca. Najpóźniej, ale myślę, że w czerwcu ten materiał gminie dostarczymy. A kiedy będziemy, kiedy zaczniecie kosić pobocza na terenie gminy? Już lada moment, bo już jest lada moment. Tego warunku. Już częściowo żeśmy rozpoczęli, nie u Państwa, ale kosimy pobocza jakby przy udziale swojego sprzętu. Tutaj z reguły tak to robimy, także już to uruchamiamy. Już mamy kosiarki pijakowi na godzinę. W ogóle nie ciągnie, a część pobocza pozostała do wegetacji wypaszana, a wykonawcą dodany w drodze przetargu. Ale to już lada moment praktycznie. Na dniach te pobocza będą koszone. A panie dyrektorze, dałoby się na drogę do ściennego wysłać zamiatarkę, żeby ona pozamiatała? No dałoby się, tylko jak pan tu będzie jednorazowe, tak? Ponieważ jak pan doskonale wie, to już pan mieszka z tego co wiem. Sytuacja tej drogi jest taka, że ona jest położona jakby w dole, tak? Obok są nieruchomości, które położone są wyżej, są zbocza i każdy deszcz
ulewny lub nienadulewny powoduje, że spływa ten grunt na jezdni. I teraz to nie jest problem wysłania tą zamiarę. Wiesz, mamy umowę z firmą Wilma, która świadczy tą usługę, co prawda, na terenie Stargardu, ale no, jest możliwość, że tą zamiarę będzie wysłać. To jest efekt praktycznie na jeden, dwa tygodnie. Nie, no ja myślę, że na całe lato, bo jeżeli jest sucho, to się niesamowicie się kurzy. Słucham? Jeżeli jest lato, to jest niesamowicie się kurzy. Ale jak spadnie deszcz, to będzie padł z powrotem ten... No może nie aż tyle, panie dyrektorze. A ja myślę, że gdyby pan posłał tą zamiatarkę, nie, to ta, to co ta zamiatarka zamiecie, to ja zagospodaruję, nie będziecie mieli z tym kłopotu. Znaczy, chciałby pan od razu to u siebie na podwórko, rozumiem? Nie, nie u siebie na podwórko, na drogę państwową. Nie rozumiem, jaką drogę? Drogę do numerze geodezyjnym, czyli na ulicę Dębową. Ta ziemia, która byłaby zebrana, czy ten piach, który byłby zebrany z nawierzchni. Tak, on się nadaje do naprawy innej drogi. Nie wiem, gdyby tego zostało zebrane. Przyczepa, nie, może dwie. Powiem tak, w tej chwili panu jednoznacznej, no bo chciałbym, żeby słowa, które tutaj padają, jednoznacznie tutaj były konkretne i oczywiście dla mnie tego odpowiedzialne. Nie powiem panu teraz jednoznacznie, że już myślę, ale ten temat rozpatrzymy, tak? No, to w kierunku pozytywnego rozpatrzenia, tak to powiem. Bardzo dobrze. I także to, co zamieciecie, nie będziecie musieli szukać miejsca do wywozu, nic, ja powiem, gdzie, co, jak. No. Miejsce, gdzie mają to no. Jeszcze jedną prośbę mam, panie dyrektorze, bo w kilku miejscach na drodze są albo na środku wypiętrzenia, albo na samym skraju asfaltu kamienie wystają, takie dość duże. Do usunięcia tego nie trzeba, panie dyrektorze, jakiegoś specjalistycznego sprzętu, trzeba tam, powiedzmy, chłopa z kilofem, no, bo to jest uciążliwe też. W ten sposób, że z panem się skontaktuje mój drogomisz, pan Częczek, i to sobie tam na miejscu ustalicie. To, co będzie można zrobić, to na pewno zrobimy. Na pewno by się to dało zrobić, nie? Jeżeli to, co jest możliwe, to na pewno jesteśmy. A gdyby jeszcze do tych dwóch rzeczy, które ja mówiłem, pan burmistrz jeszcze załatwił z PUWiS-em remont tych, czy wyrównanie... PUWiS-a usuwa awarię, także... Studzienek kanalizacyjnych, które też są powypiętrzane, nie, to tam znacznie by się poprawiło, nie? Pan burmistrz oczywiście rozmawia na ten temat z PUWiS-em. Nie, bo tam nie ma takiej potrzeby. Nie? Czyli konkretnie... Tak, to jest Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja mówię, już kiedyś był taki wniosek składany. Ja powielę ten wniosek jednak tutaj do pana burmistrza, że pan burmistrz no, faktycznie będzie nowy rok budżetowy i żeby jako tutaj burmistrz się zgłosił do, ja mówię, komórki odpowiednich, znaczy tam do skarbnika czy do starosty, taki wniosek o ujęcie po prostu czy zabezpieczenie części jakichś środków na przebudowę tej drogi w Ściemnym. Jakiś etap odwodnienia najpierw, bo ja wiem, że jest ciężko. Jeżeli chodzi o odwodnienie, to nie jest tyle odwodnienie drogi, no ja się tam... co tyle odwodnienie terenu przylegającego do drogi, tak? Bo jeżeli byśmy się skupili na drodze, to tak de facto droga, czyli ta kanalizacja, która tam byłaby wykonana deszczowa, byłaby odbiornikiem wszystkiego. To trzeba było zrobić pewną analizę, co w drodze, a co poza drogą, tak? No ja wiem, bo pan dyrektor, że temu... Ale wie pan, no... Do czego ja zmierzam? Do tego zmierzam, że na kiedyś droga była tam dobra. No nie było tych problemów. Ja mówię, problem nie ma kiedyś. Mogę powiedzieć, kiedy był problem. Problem był taki, że jak budowano kanalizację na Ściemny, ktoś po prostu nie chce na nikogo winy zganiać, po prostu ktoś nie zrobił dobrego nadzoru i odbioru, po prostu... I zostały na pewno dreny, które były, ktoś tam ułożył kiedyś w dawnych latach, poprzerywane. Jest tam faktycznie jakieś, że ta droga później rozmywa czy podmywa te później wyrwy i inne rzeczy. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że faktycznie, no jeśli ja dzisiaj, ja mówię, no inwestycja może jest dobra, 26 milionów, 90% gminnych na tę budowę ścieżki rowerowej, nie? I też się tak zastanawiałem, kto tą ścieżkę będzie utrzymywał, kto ją będzie zimą ośnieżał, bo na pewno duże koszty będą, ja mówię, ponoszone na utrzymanie tej wykonania, jeśli będzie wykonana tej inwestycji, ale
No, dla mnie to jest, jestem tutaj, ja mówię radnym, przewodniczącym, uważam, że droga w Ściernym powinna być po prostu tutaj priorytetem i chciałbym, żeby pan mówił wszelkie tam negocjacje, rozmowy ze starostą prowadził, wniosek złożył, niech tam po prostu nowo budżet jakoś tam w etapach po prostu tą drogę w Ściernym po prostu ujmie. Rzeczywiście, jeżeli dojdzie do takiego konsensusu, że gmina no, jakiś tam udział będzie swój miała, udział, ja nie mówię o finansowym, może być również rzeczowy, to łatwiej jest wtedy i ze strony budżetu powiatu, jakby ten temat chociażby częściowo przyjąć do realizacji. Ja potwierdzam, należałoby tą drogę naprawić. No najlepiej byłoby, tak jak pan mówi, przebudować w układzie no, takim kompleksowym, tak, czyli odwodnienie, nawierzchnia, podbudowa, bo co do odwodnienia, pan rację, natomiast jeśli chodzi o nawierzchnię, ona już jest nawierzchnią, to język drogowców mówi się zwietrzałą, czy już taką zużytą, już tam tak już nie widać elementów odbudowy, kamieni i tak dalej, tak? I tutaj już nie da się zastosować takich tanich technologii, tak jak mówię, utrwalnie to też. Tam należało po prostu zrobić nawierzchnię. Nawierzchnię, a przed tym jeszcze podbudowę, no ale kilometr nawierzchni to kosztuje w granicach te 150 tysięcy złotych w tej sytuacji, tak? Tak lekko licząc. Do tego można więcej, dlatego że tutaj mamy do czynienia no, z przełomami, tak? Ale no, rozmawiajmy, tak? Ja też bym chciał państwu powiedzieć no, taką dobrą nowinę, że tak, będziemy tą drogę przebudowywać. Póki co to robimy to, co możemy, chociaż ta komunikacja była możliwa. No nie, no ja tu nie mogę powiedzieć, że droga nie jest przejezdna, ale wiesz, że... Żeby komunikacja była możliwa. Pan mówi gdzieś tam, że starostą, natomiast my mówimy o czymś, co no, miałoby charakter bardziej trwały, bardziej docelowy, prawda? Ale to tylko na zasadzie rozmów. Zresztą my co roku rozmawiamy ze wszystkimi szefami gminy właśnie w tym kontekście. Jakie zadania widzielibyście? Pan burmistrz to zgłasza, tylko mówi, no moja kasa też jest pusta, tak? No ale to ja mówię. I wtedy mówi, no ja mogę pan zrobić... Pan dyrektor powiedział może jakieś rzeczowe rzeczy, że nie tylko kasa. Tak, no, powiedziałem, że nie tylko kasa. Oczywiście. No mówię, układ rzeczowy albo finansowy. No jak nie stać, no tak jak w tej chwili nie stać na układ finansowy. No ale mam może osoby bezrobotne i ja buduję to domysł. Zrobić pan burmistrz to przecież. Zrobimy dalej. No z nawierzchniami troszkę jest trudniej z tym układem rzeczowym, no bo tutaj nie trudno, żebyśmy wykupili nas, a pan burmistrz nie ułożył, prawda? No ale jakieś tam prace, jak ja mówię. Ja nie wiem, czy my spodziewałem się, że jak Państwo się spotkał, to będzie temat się naprawdę się to jest. Ale rzeczywiście jest temat. Duże sołectwo, duże skupisko ludzi i... Ja też bym chciał coś powiedzieć. No bo z tej podstawy, zanim jestem do Państwa odwiedzę, no chcielibyśmy tam trochę też wrócić do listy do projektu wielu standardów, to troszeczkę wyższego. Oczywiście o to zrobić, bo ten odcinek od Państwa, prawda, i tam odcinek kamionki połataliśmy trochę lepiej, bo jest inaczej. No ta droga przez Wimucho też, no po tym utrwaleniu powierzchniowym wygląda, no nie wiem, że to znowu nie jest mistrzostwo świata, ale w stosunku do tego, co było, to Państwo na pewno się zdecydowano, że to jeszcze normalnie dzielimy. No właśnie, właśnie, można się wyłamać z Wimucho. Czyli takie informacje do Państwa. Dziękuję. Kto z Państwa radny, proszę bardzo. Ja jeszcze bym chciał zadać panu dyrektorowi też pytanie o mieszkańców Storkowa. Tak. Co zrobi pan dyrektor ze Storkowską tą drogą? Też naprawdę częstkowe. Tutaj akurat było ścienne, było wczoraj, ale tam również dotrą urządzenia tak zwane peczery i no niestety połatamy tylko tą drogę. Czyli krótko mówiąc, usuniemy ubytki. A z chodnikiem? Póki co, bo tam część, tam kawałek chodnika jest zrobiony doskonale. No właśnie. I tam jest też wykonana w ramach schodniku. Proszę, jak na chodniku? Tutaj, żeby od tym starym chodniku. Po prostu starym. Czyli był pan w remoncie chodnika, czyli przebudowie istniejącego. Tak, tak.
bo możemy rozmawiać z gminą o przyszłym roku. W tym roku nasze finanse już są pozamykane. Tak? I wtedy w ramach tych wspólnych działań, chodzi też, bo jeżeli to, jeżeli to jest celowe, ale po prostu proszę o odpowiedź. W którym miejscu? No od Tatka Praszczyka, tylko po drugiej stronie, troszkę od przystanku, aż za panią Gębarowską. Tutaj, no nie? Jakby, no nie wiem, sfrezowana, żeby była ta tylko droga sfrezowana. Nic. Jak się droga sfrezuje, to trzeba położyć melon na wierzchu. No, to tylko taką delikatnie, jakby to można było. Nie ma takiej. To już estetyka samego Storkowa. Nie, proszę pana, jak pan ściąga na wierzch ścierano, to praktycznie zostaje pan wierzch z podbudową. Tam, wjeżdża. Tam tych warstw za dużo nie ma, to pan to nie jak to budowano, no ja wiem. System jest zupełnie oszczędny, bo na to częściowo ta warstwa już jest wytarta. No. Jak pan sterzuje, pan zostanie z podbudową jakąś tam płuczniową, czy jakąś tam inną, tak, żwirową nieraz. Ale wtedy no, trzeba właśnie na wierzch. Niestety, to co mogę obiecać, zadeklarować, to jest wykonanie remontu cząstkowego, czyli naprawa poprzez usunięcie ubytku. Wjazd do Storkowa z zimy, po każdej zimie można sobie koło pogrubić. Jeszcze raz mówię, to zostanie na pewno usunięte. Tam te przerwy dobrą. No, w tej chwili załatwiliśmy wszystkie drogi układu podstawowego i chodzimy do tej drogi pozostałe. Nic więcej panu nie obiecać. O tej pierwszej części wydatki w roku szkolnym 2012, znaczy w roku kalendarzowym i w pierwszym kwartale. Zostało to przedstawione tabelarycznie i liczby wskazujące pełen rok, jak i pierwszy kwartał.
Także tutaj oczekiwałbym może pytań co do tych informacji. Proszę bardzo, pan Kościelny. Nie, ja nie wiem, jak to może na to, ale się przedstawienie wydaje, jakie były, jak na co by było. Ale przewodniczący, ja bym miał może prośbę, żeby pan dyrektor mniej więcej tak przynajmniej w głównych punktach omówił, bo przecież my nie musimy się na tych tabelkach znać. Czyli to znaczy zapis został sporządzony w podziale na zatrudnionych w szkole, czyli w pierwszej pozycji mamy wynagrodzenie nauczycieli i poszczególne składniki wchodzące, godziny ponadwymiarowe, nagrody edukacyjne, nagrody jubileuszowe, dodatki uzupełniające i dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli trzynastki. Druga pozycja dotyczy wynagrodzenia administracji i obsługi, czyli to dotyczy pań sprzątaczek i konserwatorów. I również tutaj nagrody jubileuszowe, nagrody edukacji i dodatkowe wynagrodzenie. Kolejna sprawa, punkt trzeci, wynagrodzenie OKIS, to jest, dotyczy Ośrodka Kultury i Sportu, taką nazwę miał do tej pory. Są to pracownicy półetatowi, pan Kazimierz Dec i półetatu pan Kalnicki. Czwarty punkt, wynagrodzenie biblioteki, dotyczy biblioteki pani Pożdał. Piąty punkt, wynagrodzenie kino, pracownicy pani Macioszek i pani Wojtaszek. No i pozostałe punkty 6, 7, 8, 9, 10, 11 to takie główne koszty, które dotyczą funkcjonowania placówki. W utrzymaniu fizycznym. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie przedłożonej i przedłożonej informacji? Mogę, panie przewodniczący? Proszę bardzo. No ale to już w pierwszej pozycji w tej tabelce na pierwszej stronie już widzę, że w tym roku będziemy mieli większe wydatki na płace, tak? Bo w tamtym roku mieliśmy niecałe 2 miliony, a w tym roku w pierwszym kwartale już jest 521 tysięcy razy 4, to już wychodzi grubo ponad 2 miliony. Mógłby pan dyrektor powiedzieć, skąd się to weźmie? To znaczy, nie do końca może tak to wyjdzie, ponieważ miesiące sierpień, lipiec, sierpień będą to uśrednienia. I później mamy 4 miesiące, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Myślę, że nie przekroczymy tej wartości, która jest obecnie. Czyli we wakacje będą mniejsze płace? To znaczy tak, bo to jest uśrednienie, wychodzi i tutaj te poszczególne elementy wynagrodzenia zmniejszą. Podejrzewam, że nie powinniśmy przekroczyć. A liczba uczniów wzrośnie czy maleje? Liczba uczniów maleje i obecnie mamy 110 uczniów, szkoła podstawowa 1-3 99, 4-6 99 i oddziały przedszkolne 60. Czyli liczba uczniów maleje, a liczba nauczycieli wzrośnie czy maleje? Liczba nauczycieli oscyluje w podobnych ilościach. Ja tam gdzieś na tabelce teraz jej nie potrafię znaleźć, ale gdzieś wyczytałem. Proszę o ciszę, głośniej panie radny. Wyczytałem, że chyba o 6 osób wzrośnie liczba nauczycieli. Jest 11 pracowników gospodarczych, czy jak to się nazywa? To znaczy administracji. Administracji. A nauczycieli chyba było 36, jeżeli dobrze pamiętam, a ma być 42. Skąd się to bierze? Nie,
No strony są nieponumerowane, ale na przykład w tabela siódma. Tak. No. I tu pisze, że dyrektor szkoły 1, wicedyrektor 1, no to wiadomo, nie, pełno zatrudnieni 30 osób w roku szkolnym 2012-13, czyli w obecnym, tak? A w przyszłym roku już ma być 36. Uzupełniający etat w innej szkole po zero jest. Niepełno zatrudnieni, 7 było, ma być 10. Co to znaczy? To znaczy... Wychowawca świetlicy, było 10, ma być 10.